Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chcielibyśmy zacząć, więc jeśli jeszcze ktoś chciałby do nas dołączyć, to zapraszam. No widzę, że jesteśmy w komplecie. Przedstawię się, nazywam się Marta Chlewicka, jestem rzecznikiem prasowym spółki. Podsumowujemy dzisiaj czwarty kwartał i oczywiście cały 2016 rok. Spotykamy się w tłusty czwartek. Czy te wyniki będą tłuste? Zobaczycie Państwo za chwilkę. Jest z nami pan Przemysław Ludkiewicz, wiceprezes zarządu, dyrektor do spraw finansowych. Pan Przemysław poprowadzi część stricte finansową. Ja bardzo serdecznie również witam wszystkich internautów, których jest coraz więcej, którzy uczestniczą w naszym spotkaniu dzięki transmisji online. Więc myślę, że możemy zacząć. Podam jeszcze tylko. Witam Państwa serdecznie. Witam wszystkich, którzy przyszli na naszą konferencję tutaj. Proszę. Na tą salę, dziękuję bardzo. Witam również wszystkich, którzy oglądają nas przez internet. Zanim przejdę do prezentacji, pewnie kilka słów podsumowania, bo warto podsumować ten miniony 2016 rok. Rok trudny dla nas, bo patrząc z punktu widzenia finansowego, rekordowe sprzedaże, ale jednocześnie zysk o połowę niższy niż przed rokiem. Natomiast wydarzyło się tak dużo w naszej organizacji, tak dużo zmieniliśmy wewnątrz, działy produktowe zostały bardzo mocno wzmocnione. Otworzyliśmy biuro projektowe w Warszawie, zmieniliśmy model zarządzania towarem, zmieniliśmy podejście do logistyki i mocno zainwestowaliśmy w e-commerce. Także jesteśmy pewni, że te wszystkie zmiany, które dokonały się w naszej firmie w ciągu minionego roku, zdecydowanie zaprocentują w kolejnych kwartałach. Przejdźmy teraz do prezentacji, jak wyglądał rok 2016, czwarty kwartał. 1700 sklepów na koniec roku, działających na terenie 18 krajów. Bardzo dobre, pozytywne wzrosty w sklepach porównywalnych, czyli tych, które działają ponad 12 miesięcy. Do tego dołożyliśmy 9% nowej powierzchni handlowej i sprzedaż zamknęła się kwotą 6 miliardów złotych. Zysk operacyjny niecałe 230 milionów złotych. No, niższy niż przed rokiem, to nie jest to, czego się spodziewaliśmy, ale mieliśmy niższe marże handlowe, a z drugiej strony widzieliśmy już też rosnące koszty działalności operacyjnej. A co najważniejszego wydarzyło się w czwartym kwartale? Otworzyliśmy kolejne sklepy w Polsce, ponad 30 sklepów otwartych. Tutaj mogę pochwalić się nowym centrum handlowym w Poznaniu, które otworzyliśmy ze wszystkimi naszymi brandami. Otwieraliśmy się też za granicą. Tutaj warto na pewno wspomnieć o otwarciach w Moskwie i w Petersburgu, czyli w Rosji. I bardzo ważne jest to, że mocno inwestujemy w e-commerce. Nasze działy internetowe otworzyły nam sklepy czterech młodych marek, czyli Crop House, Mojito i Sinsay, w kolejnych krajach, czyli w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. I do tego po raz pierwszy w takim nowym modelu zadziałaliśmy też z internetem w Niemczech, czyli nie mamy sklepów stacjonarnych, ale już sprzedajemy tam internetowo. Tutaj odkryliśmy przy okazji, że internauta jest kobietą i lubi kupować modę, stąd na pewno, wiedzą Państwo czy nie wiedzą, ale to marka Mojito święci największe triumfy w internecie. Mogę się też pochwalić, że w Polsce marka Mojito w ostatnim kwartale sprzedawała już prawie 10% całości kolekcji właśnie przez internet w stosunku do całości sprzedaży. I Serbia. Otworzyliśmy nową spółkę w Serbii. Będziemy tam otwierać sklepy Reserve w tym roku 2017. Także to jeszcze przed nami. Pierwsze sklepy pojawią się w drugim półroczu tego roku. I spójrzmy jeszcze na mapę. Po lewej stronie widzą Państwo tabelkę, gdzie przybyło nam 76 sklepów w ciągu roku, z czego najwięcej w marce Sinsay. I dodaliśmy też do mapki takie znaczki ET, tak jak w Niemczech, w Czechach czy w Polsce, które oznaczają, że w tych krajach mamy już nasze sklepy internetowe. Polska pozostaje naszym największym rynkiem, ponad 1000 sklepów. Ponad 50%, czyli ponad połowę obrotów generuje ciągle nasz rodzimy rynek. Drugim rynkiem jest oczywiście Rosja, prawie 300 sklepów. Trzecim rynkiem, jak nie trudno zgadnąć, Czechy. I mamy zmianę na miejscu czwartym, bo do tej pory to Ukraina z 70 sklepami była tym rynkiem numer 4, ale w czwartym kwartale to Niemcy, mając 16 sklepów, przeskoczyły Ukrainę i w tej chwili Niemcy są naszym rynkiem numer 4 pod kątem przychodów.
Przejdźmy do sprzedaży w sklepach porównywalnych. To już piąty kwartał z rzędu, gdzie wzrosty w like-for-like'ach są pozytywne. Tu mogę się też pochwalić, że największe, bo dwucyfrowe wzrosty były w Rosji, na Ukrainie, czyli mamy w głowie, że w tych krajach jest ciągle źle, bo sytuacja makro jest nie najlepsza, a mimo wszystko odbiór naszych kolekcji jest bardzo dobry. I na pewno warto się pochwalić też Rumunią, która rośnie bardzo dynamicznie. Tam również dwucyfrowe wzrosty w sklepach porównywalnych i tam również bardzo mocno inwestujemy. A gdzie otwieraliśmy się w czwartym kwartale? W czwartym kwartale otworzyliśmy ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych, z czego widać, że najwięcej oczywiście w Polsce, 25 tysięcy metrów kwadratowych. To są te sklepy, o których wspomniałem. Mieliśmy też mniejsze miejscowości. Mieliśmy otwarcia w Tomaszowie Mazowieckim, były otwarcia w Mysłowicach, były otwarcia w Wołominie. Drugi kolejny rynek, na którym się otwieraliśmy, to kraje Unii Europejskiej poza Polską. Tu mieliśmy otwarcia na Węgrzech i na Słowacji. A jak to wyglądało według marek? Według marek największe przyrosty miało Reserved, a drugi w kolejności był Sinsay. Szczególnie marka Sinsay jest warta podkreślenia, bo myśląc, jaką markę chcemy otworzyć wtedy w 2013, skierowaliśmy się ku nastolatkom. Dostarczamy w marce Sinsay nastolatkom modne ubrania w bardzo przystępnej, w bardzo niskiej cenie. Cieszy nas natomiast to, że już nie tylko nastolatki kupują w tych sklepach, ale widzimy też, że jak nastolatka przyjdzie z mamą, to również mama znajdzie coś dla siebie. Także przekrój wiekowy w tej chwili w marce Sinsay jest o wiele większy niż ten, który zakładaliśmy na początku, co nas rzeczywiście bardzo cieszy. I sprzedaż całkowita, która rosła w zasadzie w podobnym tempie przez cały rok. Mieliśmy wzrosty od pierwszego kwartału rzędu 17-18%. Tak też było w czwartym kwartale, gdzie mieliśmy wzrost prawie 18%. I po prawej stronie na wykresie widzą Państwo, gdzie najbardziej nam przyrastały sprzedaże, więc zdecydowanie e-commerce, trzycyfrowe wzrosty, to jest ten kanał dystrybucji, który rozwija się teraz najdynamiczniej. No ale z marek możemy pochwalić się Mojito i Sinsayem. Mojito i Sinsay, czyli moda dla pań. Wiemy, że panie wydają coraz więcej na modę. Nas to bardzo cieszy. Widzimy też pozytywne odbiory kolekcji damskiej w marce Reserved. I liczymy oczywiście na kontynuację tego trendu. Nowe kolekcje, które w tej chwili wprowadzamy do sklepów Reserved, zresztą do wszystkich naszych marek, ale w Reserved również widzimy już pozytywny odbiór pań odnośnie nowej kolekcji. Bardzo dużo inwestujemy w markę Reserved, o tym jeszcze za chwilę, natomiast to jest ta marka, na którą bardzo liczymy w roku 2017. I spójrzmy na sprzedaż średnią z metra. Po lewej stronie widać na wykresie, że wyniosła 680 zł w czwartym kwartale i w zasadzie jest to najwyższy odczyt od ostatnich 3 lat. A w tabeli widać, że najszybciej rosnącym rynkiem jest rynek CIS, czyli Rosja, Ukraina. Ponad 20% przyrostu sprzedaży z metra i tu mamy dwa nakładające się na siebie pozytywne czynniki. Z jednej strony mamy sklepy porównywalne, które rosną dwucyfrowo w tych krajach, czyli w walucie lokalnej, a z drugiej strony umacniający się rubel, który jeszcze, jak Państwo pamiętają, przeszkadzał nam mocno w 2014-2015 roku, w tej chwili zaczął nam znacząco pomagać i dokładać do naszych przychodów. Także w tej chwili trendy są pozytywne na rynkach wschodnich. I sprzedaż internetowa. Czwarty kwartał wygląda bardzo imponująco na wykresie, ponad 70 milionów przychodów, czyli 140% wzrostu licząc rok do roku. No i cały rok w zasadzie możemy powiedzieć, że imponująco, bo dwukrotnie podnieśliśmy naszą sprzedaż w e-commerce. W tym momencie, patrząc na sam czwarty kwartał, mamy już prawie 4% sprzedaży w e-commerce. Czy porównując e-commerce do całości naszej sieci, 4% generuje nam e-commerce. Na samej Polsce to już jest ponad 5% w internecie za czwarty kwartał. I bardzo na pewno pomaga nam to, że otwieramy kolejne rynki. Widzimy, że te rynki, na których się otwieramy ze sklepami, bardzo szybko dokładają nam dodatkową sprzedaż, co bardzo nas cieszy i oczywiście utwierdza w przekonaniu, że trzeba tak robić dalej. I proszę Państwa, jedna rzecz. Duża transakcja w grudniu związana ze starymi towarami. Dużo było pytań odnośnie tej transakcji. Mieliśmy stare towary w magazynach.
których nie daje się już sprzedać w sklepach. Innymi słowy, klient jest już wyedukowany, klient ma inne potrzeby, klient ma dużą transparentność i dostępność cen i dostępność towarów na rynku. Także to, co robiliśmy kiedyś, tego nie możemy już robić dzisiaj. Czyli kiedyś mogliśmy te towary niesprzedane w jednym sezonie przechować w magazynie przez rok i znowu na kolejną wyprzedaż przywieźć do sklepów. Widzimy, że to już po prostu nie działa. Rynek jest już inny, klient się zmienia. Dlatego podjęliśmy decyzję, że w ramach w ogóle zmiany modelu zarządzania towarem pozbędziemy się tych starych zapasów w kilku dużych transakcjach grudniowych. Była to transakcja z jednym odbiorcą, natomiast na wszystkich naszych rynkach. Odebrał towary z naszych magazynów posezonowych. Były to w większości towary z ostatnich 4 sezonów. Także pozbywając się tego, po pierwsze poprawiliśmy na pewno swoją płynność. Z drugiej strony pozbyliśmy się towaru, który i tak już przestał być sprzedawalny, co oczywiście z jednej strony bardzo nas cieszy, bo już tego nie mamy, z drugiej strony miało znaczący wpływ na wyniki 4. kwartału. Marża handlowa w 4. kwartale, i widać to w tabeli, wyniosła 50,8% i była niższa o 4 punkty licząc rok do roku. Natomiast gdybyśmy wyjęli tą transakcję, to marża brutto byłaby dużo wyższa niż przed rokiem, prawie 3 punkty wyższa niż przed rokiem, co oczywiście jest dla nas znakiem, że ta nowa polityka zarządzania towarem, którą wprowadzaliśmy, jest po prostu słuszna i rzeczywiście przynosi bardzo dobre rezultaty. I oczywiście pojawia się drugie pytanie, czy w związku z tym, że mieliśmy taką dużą transakcję w grudniu, czy będą takie transakcje pojawiać się w przyszłości? No, odpowiedź brzmi nie, nie będzie takiej jednej dużej transakcji, na pewno już takiego czegoś nie będzie. Natomiast tak, będą oczywiście sprzedaże tego towaru niesprzedanego do tego odbiorcy. I zrobiłem takie proste zestawienie, które pozwoli złapać skalę tego zjawiska. No, my jako LPP, jako cała grupa kapitałowa kupujemy towary o wartości mniej więcej 3 miliardy złotych rocznie. Wiadomo jest, że z tych 100% kupionego towaru nie jesteśmy w stanie sprzedać całości. Zawsze coś zostanie. To jest 3-4% towaru, który zostanie nam, nie zostanie sprzedany, czyli jakieś 90-120 milionów złotych towaru, który zostanie. Co robimy z tym towarem? Oczywiście, że po pierwsze sprzedajemy jak najwięcej w sklepach. To, czego się nie uda sprzedać w sklepach, wycofujemy do magazynu i teraz mamy dwie drogi. Większość tego towaru sprzedamy w outletach polskich, z niższą oczywiście ceną, ale bez straty na marży. I drugą część, mniejszą tego towaru, szczególnie mówimy o towarze, który leży w spółkach zagranicznych, sprzedamy do tej firmy zewnętrznej czy do innych firm zewnętrznych jako sprzedaż hurtową i tutaj już będziemy musieli tworzyć odpisy na około 60% tego wartości tego towaru. Po prostu już ten towar nie zostaje sprzedany za taką cenę, jaką kupiliśmy, ale musimy pewną stratę na tym zaksięgować. I te sprzedaże towaru nie będą już jednorazowe, tylko będą rozpisane w czasie, czyli będą sukcesywnie wyprzedawane te towary, tak żeby nie robić jednej dużej transakcji, a jednocześnie patrzymy, że jaki może mieć wpływ ta transakcja, czy seria tych transakcji na nasze wyniki, więc wpływ na marżę brutto nie powinien być większy niż 1 punkt procentowy w skali całego roku. I może jeszcze kilka słów na temat tego, jak wygląda ten nasz nowy model zarządzania towarami. No przede wszystkim odchodzimy od takich wyprzedaży śródsezonowych, jakichś dodatkowych promocji, które robiliśmy w sezonie regularnym. Teraz mówimy, że tak, mamy sezon regularny, w którym trzymamy ceny pierwsze. Taki sezon zaczyna się właśnie już teraz, czyli od marca, marzec, kwiecień, maj, to są 3 miesiące regularnej sprzedaży. Później następują miesiące wakacyjne, które wykorzystujemy do wyprzedaży kolekcji wiosna-lato. W tym momencie chcemy 97% tego zakupionego towaru wiosna-lato wyprzedać w tym okresie wyprzedażowym wakacyjnym. To, co zostanie, zostanie oczywiście przewiezione do magazynów, sprzedane do outletów lub do zewnętrznego odbiorcy, ale celem jest jak największa wyprzedaż tego towaru w trakcie wyprzedaży. I mówimy też o dwóch momentach w roku, gdzie robimy te wyprzedaże. Są to ściśle zdefiniowane w tej chwili te okresy, czyli okres wakacyjny, a dla kolekcji jesień-zima jest to okres po Bożym Narodzeniu.
Celem jest oczywiście maksymalizacja marży i z drugiej strony upłynnienie zapasów, natomiast w okresie regularnym to oznacza, że marże powinny wrócić do wysokich poziomów około 60%. I spójrzmy na marżę. Marża rzeczywiście była na niskim poziomie 50,8 w czwartym kwartale, ale gdyby nie ta transakcja ze sprzedażą starego towaru, to marża byłaby znacznie wyższa, prawie 58%, czyli byłaby znacząco wyższa niż przed rokiem. I ten wykres bardzo dobrze obrazuje jedną rzecz. Tu mamy taką zieloną linią zaznaczony poziom kursu złotówki do dolara, czyli widać, że duży jest wpływ dolara na nasze marże. Wpływ jest duży, ale nie największy. Jeśli mamy ładne kolekcje, jeśli mamy kolekcje, które spodobają się naszym klientom, nie musimy ich przeceniać, to marże mogą iść w górę i mogą być znacząco lepsze niż to, co mamy w ubiegłym roku. Przejdźmy jeszcze do kosztów. Koszty ogólne po prawej stronie całkowite wzrosło 6% rok do roku w przeliczeniu na metr kwadratowy. I tutaj mamy też znaczący przyrost kosztów centrali, który my nazywamy de facto inwestycją. Jest to inwestycja w działy produktowe. Otwarcie nowego biura projektowego w Warszawie dla Reserved, zwiększenie zatrudnienia w działach projektowych, ale też zmiana podejścia do alokacji towaru. Mamy nowych specjalistów, są to ludzie z zagranicy, którzy pracują u nas w biurze w Gdańsku, z Niemiec, z Rosji, z Czech, którzy pomagają nam dobrać towar odpowiednio do lokalnych rynków, według lokalnych gustów. To się bardzo fajnie sprawdza, zaczynamy już to wdrażać w życie. Mamy kilkanaście osób pracujących właśnie w takim trybie u nas w Gdańsku i to zdecydowanie poprawia nam sprzedaże na lokalnych rynkach. A dodatkowo zmiany w logistyce, które mówią, że dostarczamy ten sam towar w tym samym czasie do wszystkich naszych sklepów. Mamy na sklepach mniej towaru, ale jeśli towar się sprzeda, to nasze magazyny dosyłają ten towar, który mamy jeszcze na magazynie, w te miejsca, w którym już tego towaru zabrakło. Także jest to bardziej taki targetowany czy bardziej personalizowany sposób robienia dostaw do sklepów. To z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście w centrali mamy też rosnący dział e-commerce, który wiadomo, przy wzrostach trzycyfrowych należy w taki kanał inwestować i to właśnie robimy. Po lewej stronie widzą Państwo z kolei koszty sklepów własnych. Te trzy podstawowe składniki. Zaczynając od góry, ten żółty kolor to są koszty amortyzacji, materiałów i usług obcych, które zawsze sezonowo w czwartym kwartale wzrastają i tak było też i w tym czwartym kwartale 2016 roku. Ten środkowy pasek szary to są koszty personelu w przeliczeniu na metr kwadratowy. I tak, te koszty już na wszystkich rynkach zaczynają rosnąć. I mamy też na dole największą część, kolorem zielonym zaznaczoną, czynsze w przeliczeniu na metr kwadratowy. I czynsze bardzo ładnie obniżyły się w czwartym kwartale do poziomu 89 zł, czyli takiego samego jak przed rokiem i są znacząco niższe od trzeciego kwartału. Dlaczego tak? Dlaczego? Co się stało? Mamy coraz większą część czynszów, które są kosztem zmiennym, czyli mówimy, że też płacimy czynsz zależny od obrotu w danym sklepie. Natomiast czynsz jest rozliczany rocznie, czyli my dopiero na koniec roku wiemy, jaki powinien być czynsz do zapłaty w danym sklepie. A przez cały rok, co miesiąc płacimy faktury zgodnie z umową, które są stałą jakąś pozycją. Stałe, można powiedzieć, zaliczki na poczet przyszłych czynszów. I na koniec 2016 roku mieliśmy taką sytuację, że czynsz, który wynika z obrotu, jest niższy od tych zaliczek, które wpłacaliśmy przez cały rok, stąd niższe koszty, czy korekta tych kwot nadpłaconych na poziomie około 20 milionów złotych, co obniżyło nam czynsze w czwartym kwartale. I rachunek zysków i strat za czwarty kwartał. Wzrost sprzedaży o prawie 18%. No, ta marża była niższa o 4 punkty rok do roku, głównie z powodu tej transakcji sprzedaży starszych kolekcji. Mamy wzrost kosztów o 14% i zysk operacyjny na poziomie prawie czy ponad 200 milionów złotych. Mamy też różnice kursowe ujemne, które były niższe niż przed rokiem i zysk netto wyniósł 158 milionów złotych. No i trzeba spojrzeć też na cały rok 2016. Rekordowa sprzedaż 6 miliardów złotych.
na niższej marży rok do roku. Marża wyniosła niecałe 49%. Koszty wzrosły o 19%. W pozostałej działalności operacyjnej mamy jeszcze zawiązane odpisy na towary aktualnej kolekcji, która jeszcze znajduje się w sklepach, ale wiedząc już, że nie sprzedamy całości, już teraz robimy odpisy według nowego sposobu rozliczania tych starych towarów. Zysk operacyjny niecałe 230 milionów złotych, połowę mniej niż przed rokiem i zysk netto na poziomie 175 milionów złotych, też o połowę niżej niż przed rokiem. Czyli z jednej strony mamy rzeczywiście rok gorszy pod względem rentowności naszego biznesu. Pamiętajmy jednak, że mieliśmy tutaj dwie duże transakcje. W trzecim kwartale, czyli jednorazowe duże transakcje, które wpłynęły na ten wynik. Z jednej strony mamy zamknięcie marki Talinder i rezerwy utworzone w trzecim kwartale. Przypomnę, że w kwocie około 50 milionów złotych zamknęło się to całościowo. Z drugiej strony mieliśmy tą dużą transakcję wyprzedaży starych kolekcji. Czyli gdyby nie te dwie jednorazowe sytuacje, na pewno wynik byłby lepszy. Ale z drugiej strony, patrząc na to, co wydarzyło się w działach produktowych, co dzieje się w logistyce, jak mocno zmieniamy nasz model zarządzania towarem, co było już zresztą widać w drugim kwartale, kiedy marże brutto w październiku i listopadzie były na wysokich 60% poziomach. Wierzymy, czy wiemy, mam już pewność, że te zmiany, których dokonujemy w działach produktowych, te inwestycje w zasadzie, które poczyniła spółka, zdecydowanie będą korzystne dla nas w długim okresie. I kilka słów na temat najważniejszych pozycji bilansowych, zaczynając od zapasów. Duży spadek zapasów wartościowo w czwartym kwartale. Powierzchnia wzrosła nam o 9% rok do roku, a zapasy nam spadły o 19%. I do tego ten wskaźnik, na który Państwo bardzo patrzą, czyli zapasy na metr kwadratowy, spadło ponad 20% do poziomu 1275 zł. Co znacząco poprawiło nasz cash flow, znacząco poprawiło wskaźniki rotacji i na pewno Państwo zapytają, czy taki poziom zapasów jest do utrzymania w długim terminie. Powiem tak, ten nowy model zarządzania zapasami, który w tej chwili wdrażamy, opiera się na tym właśnie, żeby mieć mniej zapasów, ale rotować nimi szybciej, żeby dostarczać je do odpowiednich sklepów, które ten towar sprzedają, żeby on nigdy nie zalegał, a mieć jak najlepszą rotację. Więc na pewno będzie to poziom niższy niż, docelowo ma być to poziom niższy niż te 1500-1600 zł z metra, o których ostatnio mówiliśmy. Natomiast jaki będzie ostatecznie, trudno mi jeszcze w tej chwili powiedzieć tak długo, jak pracujemy nad tym nowym modelem. Natomiast tak wydaje się, że nie powinien być przekroczyć kwoty 1400 zł na metr kwadratowy. I spójrzmy właśnie na cash flow, który znacząco się poprawił. Mieliśmy uwolnienie gotówki z kapitału obrotowego, a więc zmniejszenie zapasów, które pozwoliło nam spłacić znacząco zadłużenie. Zadłużenie zmniejszyło się o 402 miliony w czwartym kwartale. Widać to doskonale na tych wykresach cash flow, gdzie mamy podwojenie cash flow operacyjnego rok do roku. Podwojenie operacyjnego pozwoliło nam na duże zmniejszenie zadłużenia. I spójrzmy właśnie na ten slajd po prawej stronie. Dług netto obniżył się z poziomu 620 milionów złotych do poziomu 140 milionów złotych. Czyli prawie pół miliarda złotych. Pół miliarda złotych zwrócone bankom jako spłatę kredytów. No i teraz mogę powiedzieć, że dług rzeczywiście, czy zadłużenie spółki znajduje się na rekordowo niskim i bardzo bezpiecznym poziomie. Poprzednio mieliśmy poziom 0,9 jako dług netto do EBITDA. W tej chwili na koniec roku mieliśmy poziom 0,3. Spójrzmy jeszcze proszę na podsumowanie całego roku. Duże inwestycje w markę Reserved, w działy produktowe, w otwarcie biura projektowego w Warszawie, w zatrudnienie większej rzeszy osób, żeby lepiej dopieszczały nasz produkt, żeby ten produkt znajdywał zadowolonego klienta w naszych sklepach. Pierwsze znaki, czyli poprawa kolekcji damskiej, już widzimy, że nastąpiła. Czekamy teraz jeszcze na nową kolekcję męską, dziecięcą. Wierzymy, że ona też będzie miała lepszy odbiór. Młode marki Mojito, Sinsay, Kropi House, które są bardzo dobrze cały rok sprzedawały. Tutaj rzeczywiście Mojito i Sinsay, kolekcja damska, rewelacyjne sprzedaże, dwucyfrowe wzrosty w like for like'ach.
Krop, który też bardzo dobrze sprzedawał, nawet wydaje się, że w ostatnim okresie czy pod koniec zimy nawet zabrakło nam trochę towaru w tej marce, więc mogło być lepiej. No i House, który mówimy, że zawsze zimowymi kurtkami stoi i również House w czwartym kwartale miał rekordowe sprzedaże. Także wszystkie młode marki sprawują się świetnie. Teraz widzieli Państwo, że coraz więcej nawet sklepów internetowych tych marek za granicą i to się bardzo dobrze sprzedaje. Sprzedaż internetowa, o czym mówiliśmy, trzycyfrowe wzrosty. Inwestujemy w kolejne kraje, w kolejne rozwiązania. O tym jeszcze też za chwilkę więcej powiemy. No i ten nowy model zarządzania towarem, czyli mniej towaru w sklepach, lepsza rotacja, magazyn, który dosyła towar tam, gdzie się on sprzedaje. No i oczywiście ta pomoc kolegów z zagranicy, którzy mówią, do jakich krajów, jaki asortyment należy wysłać. Poprawa kapitału obrotowego, czyli z jednej strony zmniejszenie zapasów, z drugiej strony pracujemy nad tym, żeby też podwyższyć zobowiązania. W ogóle naszym celem jest zdecydowanie, żeby wyrównać te dwie wielkości, żeby na tyle obniżyć zapasy, a z drugiej strony podnieść zobowiązania, żeby kapitał obrotowy najchętniej równał się zero, czyli żebyśmy nie musieli jako firma wkładać własnych środków do naszego biznesu. Jedna część, czy jedna rzecz już za nami, a więc obniżenie poziomów zapasów. Z drugiej strony pracujemy jeszcze nad podwyższeniem zobowiązań, czy wydłużeniem terminów zobowiązań wobec dostawców. To już zaczęliśmy robić w czwartym kwartale. Będziemy ten proces kontynuować, aby jak najbardziej poprawić cash flow operacyjny naszej firmy. To na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie. Teraz oddam jeszcze głos koleżance, która przedstawi Państwu, co najważniejszego wydarzyło się w naszych markach. Podsumuję dla Państwa ten czwarty kwartał pod względem wydarzeń ważnych dla nas. Zaczynamy od Rosji. Trzy razy tak. Jesteśmy zadowoleni, jeśli chodzi o sprzedaż osiąganą w tym kraju. Jesteśmy zadowoleni z dwucyfrowej dynamiki, like for like. Jak również z otwarć. W samym czwartym kwartale powiększyliśmy sieć o 7 kolejnych sklepów. 4 z nich w Moskwie, w bardzo ważnym i w jednym z największych w ogóle w Europie centrów handlowych Aviapark. Jeżeli zapytają Państwo o przyszłość, to tak, będziemy się koncentrować na tych najważniejszych projektach, na dużych miastach, tam gdzie jest potencjał. Z drugiej strony, no oczywiście nie wykluczamy tych lokalizacji, ale one również muszą się odznaczać, mniejszych lokalizacji, ale te też muszą mieć potencjał sprzedażowy. I myśląc o Rosji, widzimy też, że nasz rozwój w tym kraju trwał od 2002 roku, wtedy debiutowała marka Reserved, po 2013, gdzie wprowadzaliśmy wtedy naszą markę Sinsay. W przeciągu tych wielu lat oczywiście format naszych sklepów się zmienił. Wiemy też, że nie we wszystkich miastach i nie we wszystkich centrach handlowych jesteśmy z pełnym portfolio i to też jest cel jakby na ten rok. Chcemy uzupełnić naszą obecność i w tych miejscach, gdzie ten format faktycznie już jest za mały, będziemy te salony powiększać. W centrum handlowym Aviapark w tym kwartale będziemy otwierać markę Reserved 2000 m2. Tam, proszę Państwa, czekaliśmy na dobrą lokalizację prawie półtorej roku, więc to pokazuje, że no, nie idziemy na kompromisy, faktycznie chcemy otwierać sklepy w tych optymalnych formatach, no i zmierzamy do tych najważniejszych punktów handlowych. Ale ta nasza obecność na pewno w Rosji nie byłaby pełna, gdyby już nie teraz sprzedaż internetowa. Wyprzedzę troszeczkę, w Rosji planujemy otwarcie naszych sklepów internetowych, to jest plan na ten rok, zakładający wejście ze wszystkimi markami, ale jeszcze tylko słowo podsumowania, jeżeli chodzi o sam czwarty kwartał. Powiększyliśmy naszą obecność ze sprzedażą internetową wszystkich naszych marek, no i gdyby wyłączyć, powiedzmy, salony nasze franczyzowe na Bliskim Wschodzie, to możemy powiedzieć, że 31 grudnia 2016 roku byliśmy ze sprzedażą internetową już w połowie krajów, w których mamy sklepy stacjonarne. O przyjęciu marki Mohito w Niemczech, gdzie faktycznie jest to trochę inny rynek, bo nie mamy tam salonów stacjonarnych młodszych marek, powiedział już pan Przemysław, najlepiej poradziło sobie Mohito. Ale jeszcze jakby wracając do tego e-konsumenta, pod którym podpisuję się, myślę, że jestem wzorcowym
modelem e-konsumentki. Faktycznie, najwięcej kupują Polki, jeżeli mówimy o naszym rodzimym rynku, kobiety. I numer jeden to faktycznie jest odzież. Ale gdybym zadała Państwu pytanie, kto z Państwa korzysta z tych dwóch źródeł zakupu, tradycyjnego i internetowego? Nikt? Nie wierzę. Pan Przemysław? Nie, to... No, zakładam, że jednak większość z Państwa tak korzysta i z internetu, i z tych tradycyjnych metod, bo to, co pokazują badania, to proszę Państwa, jest to, że taki konsument offline, online, on wydaje od dwóch, a nawet do trzech razy więcej, a po drugie dokonuje zakupów częściej, co oznacza dla nas, że my musimy, i to jest cel na ten właśnie rok, by powiększać zasięg naszych e-sklepów. I plany wyglądają właśnie tak. Rosja, chcemy wejść ze wszystkimi markami. Również Ukraina, kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, tutaj będziemy otwierać się tylko z marką Reserved. Wracając jeszcze do tego profilu e-konsumenta, bo to jest naprawdę ciekawe, wiemy, że obecnie to, co się liczy dla osób, które korzystają z tego źródła, ważne jest tak zwane doświadczenie zakupowe, czyli oceniamy wiele różnych aspektów. Sam produkt, cena oczywiście jest ważna, ważna jest ekspozycja produktu, ważne są takie usługi jak możliwość zwrotu, wymiany, etc. To jest istotne. Im szybciej, im łatwiej, im przyjaźniej, tym lepiej. Ale to, co pokazał czwarty kwartał, udowodnił nam jeszcze jedną rzecz. Osoby, które korzystają i robią zakupy w internecie, dokonują tych zakupów za pośrednictwem już nie tylko oczywiście laptopów, komputerów stacjonarnych. Dużą rolę zaczyna odgrywać tak zwany mobile e-commerce. I oczywiście tych zakupów dokonujemy też używając tabletów. My, proszę Państwa, w dniu Wigilii i przez dwa kolejne dni świąt otrzymaliśmy absolutnie rekordową liczbę zamówień spływających właśnie przy użyciu telefonu. Więc śpiewamy kolędy, drugą ręką zamawiamy towar. No nam to pokazało i będziemy w dostosowanie naszych platform sprzedażowych mocno inwestować. Tak, żeby one były dostosowane właśnie do tych narzędzi, no bo tutaj się odbywa sprzedaż. Wiemy, że jeszcze w niektórych aspektach wymagana jest poprawa, jeśli chodzi głównie o płatność, tak, o możliwość płatności. Tutaj strony banków, myślę, że muszą też poprawić jakby te funkcjonalności. No ale tak się dzieje, tak się dzieje. Widzieli Państwo, nowa marka Reserved nie oznacza absolutnie, że wprowadzamy markę Reserved Biz, nic takiego. Wracamy do korzeni. Wracamy do korzeni marki Reserved, bo marka Reserved jest marką dla młodych ludzi. Metryka oczywiście wskazuje na dorosłość, absolutnie. Być może, że przez te dwa ostatnie lata troszeczkę skręciliśmy bardziej w kierunku tego najwyższego wiekiem targetu. No niemniej jednak odmładzamy markę. Odmładzamy w ten sposób. Na poziomie marketingowym. Młodzi modele, młode modelki, to już widać od razu. Druga rzecz, koncentrujemy się bardzo na tym, żeby ten wizerunek marki Reserve był spójny. Był spójny oczywiście z produktem, był spójny z również wyglądem sklepu. Ten nowy salon bardzo to wspiera, bo jest otwarty, przejrzysty, nowoczesny. I oczywiście sam marketing, musimy docierać do tych młodych ludzi zainteresowanych modą, tych, którzy chłoną ją najbardziej, którzy są odważni, nie boją się, znają te trendy, lubią się bawić nimi. Musimy do nich docierać, a oni są po prostu w social mediach. Media społecznościowe to jest kanał, do którego musimy docierać w jak najszybszy i najlepszy sposób. O tak. No i ten produkt. Trzy słowa, myślę, podsumowania. To, co jest dla nas ważne, to, co jest takim wyznacznikiem, jeśli chodzi o nasze nowe podejście do kolekcji. Pierwsza to szybkość. Fast fashion właściwie przyspiesza tak bardzo, że to już nie jest zwykły bieg, to jest po prostu wyścig.
Musimy dostarczać i dostarczamy naszym klientom 2 razy w tygodniu nowe modele do salonów Reserved. Po drugie, musimy absolutnie reagować na każdy wyraźny trend, który pojawia się już w trakcie trwania sezonu. To jest bardzo ważne. I jesteśmy w stanie to zrobić, proszę Państwa, w czasie nie dłuższym niż 6 tygodni. Od 21 już do 45 dni jesteśmy w stanie wprowadzić na rynek nowy produkt. To oczywiście wymaga od nas lokowania produkcji bliżej Polski lub w samej Polsce. Sprowadzamy też, by przyspieszyć ten proces, korzystamy również z transportu lotniczego, jeśli chodzi o sprowadzanie produktów z Azji. Drugi element to ta świeżość. Odblokowaliśmy kreatywność, proszę Państwa. To jest tak, że jeśli marka Reserved chce być marką modową, to klient, który wchodzi do nas, do naszego sklepu, on musi to zobaczyć. Mamy kreatywnych ludzi, mamy kreatywne zespoły. Właściwie nasi projektanci tutaj w Warszawie to jest wulkan. To jest absolutny wulkan. I tą kreatywność musimy widzieć i ona musi mieć odzwierciedlenie w produkcie. Ale, żeby się Państwo nie wystraszyli, to nie jest tak, że ten korek jest odkręcony na 100%. Zachowujemy jednak równowagę, bo wiemy, że nie wszyscy klienci są gotowi na ten najwyższy czubek piramidy kolekcji, więc wiemy, że ona musi być różnorodna. Musi zaspokoić wiele gustów. Ta bluza akurat, którą Państwo widzą, no, odważna. Bardzo dobra sprzedaż w Polsce, bardzo silny trend w Niemczech. Rosja, tutaj naprawdę sprzedają się bardzo trendowe rzeczy. Mogę zadać kłam, stereotyp o tym, że Rosjanie są zachowawczy czy Rosjanki i nie przyjmują tego, co dyktuje im rynek mody, absolutnie nieprawda. Tam naprawdę przyjmują się właśnie takie rzeczy. Bardzo dziękuję, to tyle z mojej strony i plany. Plany na ten rok. Dzięki. Dzięki. Ostatnio mówiliśmy, że wzrost powierzchni całościowy na wszystkich rynkach to będzie jakieś 11%. Tyle mówiliśmy, podaliśmy na ostatniej konferencji. W tej chwili troszkę przyspieszymy, czyli wzrost będzie około 12%, z czego największe wzrosty oczywiście w krajach Unii Europejskiej i w Rosji, na Ukrainie, plus no, duży wzrost, ale tutaj mamy niską bazę w krajach Bliskiego Wschodu. Otwieramy 4 nowe rynki. Wielka Brytania z naszym flagshipem na Oxford Street już we wrześniu tego roku i również rynek serbski. Te 2 rynki w modelu sklepów własnych plus 2 rynki w modelu franczyzowym, czyli Białoruś i Kazachstan. W tym roku wydamy na, czy CAPEX zajmie się kwotą 440 milionów złotych, z czego na same sklepy to będzie kwota 380 milionów złotych. Ponieważ jest to prezentacja podsumowująca, to też warto podsumować nasze rynki, na których działamy. Rynek Europy Środkowo-Wschodniej. Węgry, tam rząd zakazał budowy centrów handlowych, nowych, co oznacza, że musimy walczyć o dobre miejsca w istniejących centrach handlowych, ale warto to robić, bo rynek węgierski zaczął się rozwijać bardzo dynamicznie, jesteśmy zadowoleni z wyników i tam właśnie celujemy w te centra handlowe, w których jesteśmy, czy w których powinniśmy być. Słowacja, rynek bardzo modowy. Sklepy, które tam mamy, są dość stare, dlatego tam inwestujemy w poszerzenie sklepów. No i rynek polski, nasz rodzimy rynek, 1017 sklepów na koniec roku. I tu będzie zmiana jakościowa, bo patrząc na nasze plany rozwoju na rok 2017, to po pierwsze widzę, że wzrośnie nam powierzchnia w Polsce o 21 tysięcy metrów kwadratowych, ale w tym samym czasie liczba sklepów spadnie o 16. Co to oznacza? To znaczy, że zamykamy małe, słabo performujące sklepy, natomiast rozbudowujemy te sklepy, które mają potencjał, które są w świetnych centrach handlowych i na tym się będziemy skupiać. Przypomnę, że średnia powierzchnia sklepu Reserve na przykład w Polsce to jest około 1000 metrów kwadratowych, ale to też dlatego, że mamy dużo sklepów starszej daty, które mają powierzchnię rzędu 600-800 metrów kwadratowych. A dzisiaj my potrzebujemy sklepu o powierzchni 1500-1600 metrów kwadratowych dla Reserve, żeby w pełni pokazać nasze nowe kolekcje. Dlatego będziemy rozbudowywać te sklepy starsze,
Stąd wzrost powierzchni przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości samych sklepów. Kolejny rynek to Bałkany. Rumunia, w której już jesteśmy ze sklepem internetowym, bardzo dynamicznie rosnący, bardzo dobre sprzedaże, bardzo dużo nowych centrów handlowych buduje się, także tam będziemy się mocno rozwijać. Chorwacja, która nie jest dużym rynkiem, ale jest rewelacyjnym czy najlepszym naszym rynkiem dla marki Mojito. No i otwieramy Serbię jako nowy rynek, na początku z marką Reserved, ale pewnie przyjdzie później czas na kolejne marki na tym, w tym regionie, w tym kraju. Kraje bałtyckie, tutaj mamy rynek nasycony i też podobnie jak w innych krajach są to starsze sklepy, więc będziemy je powiększać, te sklepy stacjonarne, ale też w pierwszym półroczu wejdziemy tam z ofertą sklepów online. Wschód, czyli Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan. Czyli Białoruś, Kazachstan w modelu franczyzowym w tym roku plus wprowadzenie to, co koleżanka powiedziała, e-commerce'u do Rosji i na Ukrainę. Oczywiście jak najszybciej, prawdopodobnie to będzie drugie półrocze tego roku. Europa Zachodnia. Niemcy, w których, no tutaj mamy na koniec roku 16 sklepów, mogę się pochwalić już otwartym 17 sklepem dosłownie wczoraj w Monachium, przepraszam, w Hamburgu. W Hamburgu, bo w Monachium już mamy sklep. Przed nami jeszcze dwa kolejne otwarcia, czyli Kolonia i Berlin w tym roku, a w przyszłym roku jeszcze Frankfurt. No i Wielka Brytania, czyli flagship na Oxford Street we wrześniu. A zanim otworzymy ten sklep stacjonarny, to wejdziemy tam jeszcze wcześniej, czyli latem tego roku, z ofertą online'ową. I Bliski Wschód. Tam mamy 6 sklepów w tej chwili. Chcielibyśmy mieć więcej. W tym roku dojdą jeszcze 2 kolejne sklepy w tym regionie. Jakie są oczekiwania na rok 2017? W zasadzie podtrzymujemy to, co działo się w czwartym kwartale, a więc pozytywna dynamika w like-for-like'ach. Z drugiej strony poprawa marż handlowych i tutaj szczególnie liczymy na markę Reserved. Z nową kolekcją, z odświeżonym wizerunkiem będą na pewno lepsze efekty sprzedażowe. No i dynamiczny rozwój e-commerce, czyli nowe kraje, dostosowanie naszych aplikacji do urządzeń mobilnych. To wszystko, aby jeszcze szybciej rosła nam sprzedaż e-commerce'owa. Oczywiście, że są ryzyka z tym związane. Ryzyka to przede wszystkim ryzyka walutowe. Nie wiem jeszcze, co się będzie szczególnie z kursem dolara działo. Duży znak zapytania. No i nie wiemy, co z zakazem handlu w niedzielę. Będzie, nie będzie. Na to też czekamy. I ostatni slajd z prezentacji to właśnie jeszcze kilka słów na temat poprawy kapitału obrotowego. Czyli z jednej strony mówimy, że lepsze zarządzanie zapasami, mniej zapasów, a więc mniejsza kapitałochłonność tego biznesu. Z drugiej strony przy współpracy w tej chwili z dwoma bankami uruchomiliśmy tak zwane platformy czy programy finansowania dostawców. Co to oznacza? Z jednej strony my jako LPP mówimy dostawcy, że chcemy mieć dłuższe terminy płatności, nierzadko dwukrotnie dłuższe, żeby poprawić nasz cash flow, ale z drugiej strony dajemy możliwość takim dostawcom zdyskontowania faktur, które wystawili dla LPP, zdyskontowania na bardzo niskich stopach procentowych, takich, jakie uzyskuje de facto LPP, czyli na naszym standingu finansowym, a dodatkowym elementem korzystnym dla dostawców jest to, że nie muszą angażować swojej własnej zdolności kredytowej. To w tej chwili już zaczęło działać w czwartym kwartale. Te dwa programy szybko się rozwijają, no i rzeczywiście zmierzamy w tę stronę, żeby poziom zapasów zrównał się z poziomem zobowiązań. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy nam się to uda. Natomiast takie są nasze plany, aby ten cash flow był jeszcze lepszy. Na tym kończymy część prezentacyjną naszego spotkania. Bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam do zadawania pytań. Przypomnę tylko, że ponieważ mamy transmisję online, to jeśli ktoś chce zadać pytanie, to proszę podnieść rękę, koleżanka z mikrofonem podejdzie i proszę zadać pytanie do mikrofonu. Witam. Ja miałabym dwa pytania, zaczynając może od tego nowego modelu zarządzania towarem. Tam na slajdzie 15 Państwo pokazali jakby potencjalną, jak rozumiem, skalę możliwych odpisów w ujęciu rocznym. Te 10 do 40 milionów towaru. Tak. I z czego 60% jakby podlegałoby odpisowi w ujęciu rocznym, jak rozumiem. Tak.
czyli około tam 6 do 24 milionów. I w tym kontekście pytanie, z czego wynikał w czwartym kwartale odpis na aż 28 milionów? No, wynikał przede wszystkim z tego, że ta nowa polityka ma zastosowanie oczywiście do tej resztki towaru, którą mamy jeszcze na magazynach w tej chwili, która już zaczęła wracać nam ze sklepów. Dodatkowo jeszcze zawiązana została rezerwa na tą część kolekcji, która jest aktualnie w sklepach, która podlega wyprzedaży i wiemy, że od końca lutego, czy już za parę dni i w marcu zacznie wracać do naszych magazynów. Ta część kolekcji zostanie sprzedana. Plus dodatkowy jeszcze jeden element, który chyba tutaj najmocniej zaważył. Rosja ma jeszcze trochę więcej tego starego towaru, który zostanie sprzedany w pierwszym półroczu. Rosja nie zdążyła sprzedać całości starego stoku w grudniu. Czyli rozumiem, to już było jakby takie jeszcze jednorazowe wyczyszczenie pod ten sezon wiosna, lato, nie, jeszcze jesień, zima, 2016-2017, a ta polityka, o której tutaj mówimy, to jest już poczynając od wiosny, lato, tak? Znaczy polityka weszła no co, z końcem roku w zasadzie, tak? Bo polityka składa się z kilku elementów. Po pierwsze mówimy sobie, jak chcemy tym zarządzać. Mówimy o tym, jaki poziom docelowy zapasów może zostać na koniec wyprzedaży, czy jaki limit sobie stawiamy, żeby wycofać to do magazynów i to zostanie oczywiście sprzedane przez autety lub przez tą trzecią stronę, trzecią firmę. Ale najważniejsze jest to, że zawiązujemy już rezerwy czy odpisy robimy na te towary, które jeszcze są w sklepach, które się nie sprzedały. To jest bardzo ważne. Oczywiście patrząc na całą tą duży wysiłek organizacyjny, czyli wyprzedaży starego towaru w grudniu, no mogę powiedzieć, że w zasadzie już we wszystkich krajach Unii Europejskiej te magazyny posezonowe zostały wyczyszczone. To, co zostało jeszcze w Polsce, to już są dedykowane towary tylko i wyłącznie do sprzedaży w outletach. I jakby też dalej w tym kontekście ten cel marżowy na ten rok 52-53% na pierwszej marży, to jest, rozumiem, że oprócz tego ekstra jeszcze będziemy widzieli po prostu na poziomie pozostałych kosztów operacyjnych zwiększone odpisy, tak? Czyli jednocześnie oprócz tego, tej wyraźnej poprawy planowanej na poziomie marży, jednak ten poziom kosztów operacyjnych pozostałych będzie wyższy rok do roku. Tak należałoby to rozumieć, jakby te dwa elementy razem, tak? Podtrzymujemy ten cel marży brutto na poziomie 52-53% z uwzględnieniem ewentualnych tych odsprzedaży starego towaru do odbiorcy trzeciego. Natomiast rzeczywiście te ilości będą znacząco mniejsze niż to, co miało miejsce w grudniu. Z drugiej strony odpisy nie powinny być już tak duże. Inaczej, patrząc, jeśli będziemy mądrze zarządzać w co wierzę tym starym towarem, to odpisy nie powinny się zwiększać, raczej powinny być na tym samym, to co już zrobiliśmy, nie powinno się powiększać w kolejnych latach. Dobrze, dziękuję. I druga jakby kwestia, którą chciałam poruszyć, to jest kwestia rynku rosyjskiego i tutaj Państwa oczekiwań z tym rynkiem związanych. Z jednej strony, jak widać, no bardzo pewnie pozytywnych, jeśli chodzi o sprzedaże z metra i pytanie tutaj, jakie cele na 2017 rok sobie Państwo stawiają, a drugie pytanie jakby nawiązując do tego, co się działo w przeszłości, czyli z pojawiającą się presją na sprzedaż, udało się Państwu bardzo ładnie obniżyć koszty działalności na tym rynku, zwłaszcza renegocjacja czynszów. Pytanie, czy w tym momencie wraz z poprawą na rynku pojawi się też ewentualnie jakaś presja kosztowa? Bardzo fajne pytanie i właśnie przygotowując się do tej konferencji myślałem, jak tutaj powiedzieć, że na rynku rosyjskim jest dobrze, ale w taki sposób, żeby nie przełożyło się to na zwiększenie kosztów działalności. Innymi słowy, tą konferencję oglądają różne osoby. Słysząc, że w Rosji jest dobrze, możemy mieć potem problemy z negocjacją czynszów. Robimy oczywiście wszystko, żeby czynsze były jak najniższe. Ma Pani rację, że wraz z poprawą sytuacji w Rosji pojawia się też no, presja na wzrost kosztów. My oczywiście robimy wszystko, mamy odpowiednich ludzi, żeby utrzymać na odpowiednim poziomie, niskim poziomie te koszty, ale nie możemy wykluczyć tego, że te koszty będą nam rosły. Natomiast patrząc na poziom rentowności tego biznesu w Rosji aktualnie, jesteśmy na tyle zadowoleni i widzimy no, pewne tendencje pozytywne też na walucie, że chcemy się rozwijać tam szybciej niż do tej pory, czyli mówimy o rozwoju rzędu 20% powierzchni rocznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Marcin Stępakow, Wezor, Maklerski.
Pytanko, żeby nie wdrażać się może bardziej w te koszty na rynkach poszczególnych, chciałem zapytać, ile SG&A mogą wzrosnąć na metr kwadratowy w 2017 roku? Się uśmiecham, ponieważ my nie publikujemy prognoz, państwo zawsze pytają, zadają takie pytanie, że te prognozy gdzieś bokiem potem wychodzą, tak? Powiem w ten sposób. Czynsze powinny być stabilne rok do roku, pozostałe koszty powinny być stabilne, typu amortyzacja, zużycie materiałów, usługi obce. Natomiast widzimy dużą presję na wynagrodzenia. Wynagrodzenia, które rosną już w wielu krajach, mogę powiedzieć, że dwucyfrowo, co oznacza, że koszty z metra będą rosły u nas jednocyfrowo. Ale mówimy o podobnym poziomie to w 2016, czyli 7%, czy bliżej to zakładając stosunek, udział ewentualnie kosztów wynagrodzeń w całości SG&A-ów, to podzielić to przez 3, czyli załóżmy 10% przez 3, to mamy 3%, tak? Wzrostu SG&A na metr kwadratowy. Wydaje mi się, że będzie to poziom między 5-8%. Okay. Tak? W takim podam szeroki, czyli podobny, szeroki zakres. Podobny wzrost jak w 2016. Podobny rok, tak, okay. Podobny jak w roku 2016. Właśnie głównie z powodu wzrostu wynagrodzeń. Okej, okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy jeszcze pytanie z internetu, tak? O, dziękuję. Okay. Jest pytanie od pani Magdaleny Szewczyk, Euler Hermes. Czy planują państwo utworzenie rezerwy na dodatkowy podatek, o ile ten wynik postępowania kontrolnego się potwierdzi? Czyli... Ponieważ rezerwy tworzy się wtedy, kiedy spółka jest przekonana o tym, że spółka wie, że musi coś zapłacić w przyszłości, to w tym przypadku, ponieważ my uważamy, mamy na to i opinię Ministerstwa Finansów i różnego rodzaju inne opinie i to, co robiliśmy, było zawsze zgodne z prawem jako firma, spółka transparentna, inaczej przecież nie możemy działać. Więc my podtrzymujemy, że nasze stanowisko odnośnie podatków jest słuszne, dlatego nie zawiążemy tej rezerwy, bo uważamy, że... bo nie zgadzamy się po prostu z Urzędem Kontroli Skarbowej, który ostatnio nas kontrolował. Pan Marek Czachor pyta, jaka była wartość umów z tytułu programu finansowania dostawców na koniec grudnia 2016 roku? Wartość tych programów na koniec właśnie grudnia to było około 50 milionów złotych i chyba to było na razie tylko w jednym z tych banków. Ten drugi bank dopiero uruchamiamy. To jeszcze jedno pytanie w tym zakresie. Czy ten faktoring odwrotny będzie wliczany do długu finansowego z punktu widzenia konwenantów bankowych? Nie, ten dług nie będzie wliczany, bo to nie jest nasz dług. To jest tylko pewien rodzaj zobowiązania, który mamy wobec dostawcy. To, że wchodzi to przez platformę bankową, to jest inna kwestia. Jest to normalne zobowiązanie z naszej strony, niefinansowe, bo przecież, proszę spojrzeć też z tej strony, na platformę wchodzą nasze faktury, które mogą być zdyskontowane, ale nie muszą, tam nie ma obowiązków, więc dostawca może to zobowiązanie nawet zatrzymać i poczekać do końca naszej zapłaty, nie czekając, znaczy nie dyskontując i nie płacąc dodatkowych odsetek, więc odpowiadam, że nie, te wielkości nie wejdą w nasze zobowiązania finansowe. Okay. Jeszcze jakieś pytania z sali? Nie mamy pączków. Nie mam. A, są. Super, w takim razie bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali naszą transmisję w internecie i zapraszam za kwartał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.